No jest taka sytuacja, nie? Jest taka sytuacja, że w ogóle sobie stoję sobie na przystanku, nie? A obok stoi w ogóle taka dziewczyna, w ogóle tak stoi, tak się uśmiecha do mnie, tak sympatycznie, taka ładna, myślę sobie o trzeciej w nocy, co ona jakaś taka dziwna, nie? Ale myślę sobie, a ty nie boisz się taka sama, tak sobie tak stać w nocy, a ona tak stoi, tak stoi, tak się nic w ogóle nie odzywa, tak się uśmiecha, tylko taka tajemnicza, taka Mona Lisa, taka. No i tak myślę sobie, nie, no to może zagadam, ty co tak stoisz, tak sama, ona tak stoi, tak nic, tylko tak w ogóle taka jest, w ogóle taka uśmiechnięta taka. Mówię sobie, no dobra, no to może cię odprowadzić do domu, nie? To się okazało, że to plakat. No także, no nie mam szczęścia w miłości, także no co się układa różnie w życiu, różnie bywa, nie? Różnie. Mówiłeś do mnie? Nie, ty masz jakiś ludzi w przedpokoju. To jest pokój stary, to fototapeta. Łe, 3D. Moja stara była w odwodstwu, w sanatorium. Nie. Widziałem ostatnio w internecie taki filmik, nie? Że koleś zeżarł 30 hot dogów naraz. Z czym? Nie pamiętam, przysnąłem w trakcie. Ty spodziewasz się kogoś? Ja nie, a ty? Tak ogólnie to policja albo śmierć, nie? Lepiej, żeby śmierć. Śmierć nie wyczuwa zioła. Pójdę sprawdzić przez Judasza. Spoko, nie znam kolesia. I co, policja? Ty nie uwierz, nie? Kolęda w sierpniu? Nie. To gorzej. To Heiser. Jak Heiser? Przecież my nie mamy pralki. Czyli wiedzą, że my mamy zioło. Kto? Wszyscy. Heiser, policja, twoja stara. Czemu moja stara? Bo moja pierze w dosi. Mam pomysł. No. Trzeba wyluzować. Okej. Zrobimy tak. Otworzymy mu, nie? Heiser powie, dzień dobry, to jest z wizira, nie? A my, że witajcie u zwykłych ludzi, nie? I wtedy Heiser powie, sprawdźmy, czy biel może być jeszcze bielsza. A my, że pralka na balkonie i tam go zamkniemy. Czekaj, ty, ale on dalej będzie w mieszkaniu. Nie, na balkonie. Kiedyś miałem świnkę morską na balkonie. I co? Już jej nie mam. Się dobija z Kubany, nie? Pewnie z synem przyszedł. Ty, a może byśmy go wpuścili? Wiesz, może on jest niegroźny, nie? Heiser niegroźny? No. Koleś się wbija ludziom do domu z proszkiem w łapie. A ludzie nie dość, że otwierają, to jeszcze zacieszają, że przychodzi w trakcie obiadu. To co robimy? Jak to reklama proszku, to musimy do niej nie pasować. I Heiser sobie pójdzie. Tak? Jak się nie pasuje do reklamy proszku? Normalnie. Będziemy udawać pijanych i założymy swetry. Swetry? Wełny nie można prać w proszku.
Heizer powie, sprawdźmy, czy biel może być jeszcze bielsza, a my, że swetry. I Heizer zgłupieje. A nie. Lepiej go wpuśćmy, bo jak przyjdzie Heizer swoją starą, a my tu zioło i nie poodkurzane, to będzie dym. Byłbym spalony. Dobra, idę tam. No. Citraj moje dżointy. Daj. Dobrze jestem? Bardzo, fajnie, super, no. Ty, a czekaj, jakby co, nie? To ja tu nie mieszkam. Bo to prawda, jełopie. Ty, no co? Co? Ty, spoko, luźna łyda. Nie ma Heizera, chyba poszedł gdzieś na górę. Dzień dobry. Ty, kto to jest? Nie wiem, chyba jego ministrant. Dzień dobry, czy przyjmujecie państwo Heizera? Nie, jesteśmy niepiorący.